Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magiet, witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji na kanale. Już dawno tego typu materiały się tu nie pojawiały, ale stwierdziłem, że nie wolno tego aż tak bardzo zaniedbywać i nagramy sobie recenzję dosyć świeżej w grze jednostki. Pewnie już większość z Was jakieś recenzje na ten temat widziała, ale stwierdziłem, że co mi szkodzi, nagram i swoje tutaj odczucia na temat tego okrętu, bo w końcu głównie po to tutaj przychodzicie. Także przed nami, szanowni państwo, dzisiaj tier 9, pancernik japoński Iwami, dosyć długo wyczekiwany, dostępny obecnie za węgiel w zbrojowni i pojawiają się różne pytania, czy ten okręt warto kupić, jak go zrobić, także zaraz sobie na wszystko odpowiemy. Czym ten okręt się charakteryzuje? To jest po prostu, szanowni państwo, Hizel w nieco innej konfiguracji. Mówiąc tu o innej konfiguracji, mam tutaj na myśli głównie artylerię. Ze względu na to, że tutaj mamy cztery podwójne wieże z działami kalibru 410 mm, to jest całkiem przyzwoity wynik. Zasięg tej artylerii to jest ponad 22 km. Przeładowanie mamy nieco szybsze, bo tych dział jest tylko 8 na tym tierze, także nie jest to jakoś kolosalnie dużo. I mamy 28 sekund tego reloadu. Co warto zaznaczyć? Mamy tutaj Sigmę, która ma parametr 2,1, czyli to jest najwyższa Sigma, jeżeli chodzi o pancerniki w grze. Równa oczywiście z tym, co ma Yamato czy Shikishima, ale to jest najwyższa sigma dla pancerników w grze. 2,1. Chyba nie ma pancerników z wyższą sigmą niż ten. Niż 2,1. To jeżeli chodzi o artylerię, to w zasadzie można powiedzieć tyle. Co dalej? Mamy tutaj, szanowni państwo, na pancerniku tieru 9 dwie wyrzutnie czterorurowe torped o zasięgu 20 km. Niby wszystko fajnie, ale to są te torpedy, które mamy na Shimakaze, czyli maksymalny damage tych torped to jest prawie 21 tysięcy punktów i to jest dobrze, ale tu już się robi gorzej. Prędkość torped to jest tylko 62 węzły, a wykrywalność torped, tak samo jak na Shimakaze, to jest 2,5 km, także po przeliczeniu tego wszystkiego wychodzi nam, że od momentu wyspotowania torpedy przez okręt, w który żeśmy je wysłali, do uderzenia w burtę mija 15 sekund. I to jest masa czasu, żeby te torpedy ominąć, więc no, ciężko tego będzie używać jako jakiegoś tak istotnego atrybutu tego okrętu. Jeżeli ktoś się na te nasze torpedy natnie, to przeważnie przez nieuwagę, bo raczej będą się świeciły dawno, jeżeli będziemy je puszczać w takiej odległości, to musimy się liczyć też z tym, że gdzieś tam po drodze jakiś dedeczek, jakiś krążownik się będzie kręcił, te torpedy wyświeci, wtedy trafienie czegoś na większym dystansie jest bardzo trudne. No i wiadomo, że puszczanie torped w okolicach 20 km się wiąże z tym, że okręt ma masę czasu, jeżeli one płyną tak długo, żeby zmienić swoje położenie. Chyba że ktoś płynie jak po sznurku przez cały czas bitwy, no to wtedy możemy liczyć na trafienie. W sytuacji, kiedy jesteśmy do przeciwnika nieco bliżej, no to robi się problem z tym, bo widzicie, jakie tutaj są kąty wystrzeliwania tych torped. Także żeby ich użyć, najlepiej byłoby od przeciwnika uciekać. Z tym, że tutaj opancerzenie też nie pozwala na to, żeby jakoś mocno ten damage tankować, bo no, wchodzą tutaj buły i to z różnych dziwnych kątów, także nie można sobie tutaj pozwolić na jakieś tam szarżowanie tym okrętem. Jeszcze można tutaj dodać, że dodatkowa artyleria może być nieco podbita, mamy 7 km zasięgu bazowego, także można tam troszeczkę zrobić, ale jak już wspomniałem, nie mamy pancerza i nie mamy kątów wystrzeliwania tych torped na tyle dobrych, żeby używać tego okrętu w zwarciu, więc trzeba się będzie raczej trzymać z daleka i korzystając z tej sigmy próbować wsadzać jakieś tam w miarę celne salwy. Nie pokazałem wam swojej najlepszej bitwy na tym okręcie, pokazałem wam bitwę krótszą, bo w tamtej zrobiłem chyba ze 140 tysięcy na tym okręcie. Byłem bity straszliwie, wytankowałem chyba te 4 miliony, ale nie zrobiłem żadnego fraga, także niezbyt fajna ta bitwa. Tutaj krótsza, ale trochę intensywniejsza. 90 tysięcy będzie tutaj wbite, także nie jakoś tam kosmicznie dużo, ale przynajmniej troszeczkę więcej się tutaj będzie w tej bitwie działo. Co więcej, wykrywalność tego okrętu jest w miarę zadowalająca, bo jak widzicie tutaj w tym momencie mamy 12,9, co przy strzelaniu na ponad 22 km w miarę celnie jest dosyć dobrym wynikiem, także możemy sobie pozwolić na to oczywiście, o ile nie będzie nikogo bardzo blisko nas, żeby strzelać, znikać i w ten sposób próbować robić sobie jakiś tam damage. Do tego dochodzą oczywiście te torpedy, ale to są torpedy, powiedziałbym, takie w stylu włoskim, czyli odpalamy i zapominamy, że je odpaliliśmy. Jak ktoś się na nie nadzieje, to jest dobrze, ale raczej wątpię, żeby się to tak zdarzyło. W bitwach, które na razie tym okrętem zagrałem, torpedy wchodzą pojedynczo, bardzo rzadko, no chyba że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, kiedy mamy przeciwnika pod nosem, to wtedy te torpedy, no jakoś tam powinniśmy zaaplikować gościowi w burtę, no bo ciężko je będzie wtedy na krótkim dystansie wymijać.
Ale czy ten okręt warto sobie kupić? Ja bym powiedział, że nie. Są okręty do tego stylu gry na daleko lepsze. Można sobie z agencji badawczej wziąć sławę, ona będzie dużo lepiej karała pancer, wszelkie okręty na dużych dystansach, będzie celniejsza. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że będzie też odporniejsza. No i do tego dochodzi nam kuzniecow na pokładzie, także to też jest dosyć istotna różnica. Tutaj mam Yamamoto wsadzonego na pokład, no ale wiadomo, pierwsza krew i kraken to nie jest raczej prosta rzecz do zrobienia. Chociaż to jest pancernik celny, także może się zdarzyć, że jakiś tam devast wpadnie na jakimś krążowniku, który pokaże nam burtę. Ale jeżeli macie w swoim porcie Musashi, to absolutnie nie kupujcie tego okrętu, bo on nie jest warty wydawania. Gra na nim nie jest ani szczególnie prosta, ani szczególnie przyjemna. Oczywiście są sytuacje, kiedy te salwy na dosyć dalekich dystansach potrafią zrobić fajne kuku. Biorąc pod uwagę, że to jest dosyć spory kaliber, także i penetracja wystarczy, żeby na dużych dystansach mocno uderzyć. Ale no, gra tym nie jest satysfakcjonująca. Nie daje też jakiejś wielkiej radości, także nie ma co się tutaj silić na to, żeby koniecznie ten okręt w swoim porcie posiadać. Są na tierze 9 okręty do gry na daleko lepsze. Ja uważam, że gdybym miał ten okręt oceniać, to by dostał tak, no taki średniaczek, takie 5 na 10 to jest myślę, że max, co jestem w stanie tu zaoferować. No bo torpedy, jak już widzicie, puszczamy sobie pod kiepskimi kątami. Na blisko, jeżeli chcemy ich użyć, to musimy mocno odsłonić burtę, co się wiąże niestety z dosyć solidnym dostaniem po ryju, ze względu na to, że też ten pancerz nie pozwala na zbyt wiele nam tutaj, a na daleko ciężko nimi cokolwiek trafić, bo się raz, że świecą z daleka, a dwa są wolne. No i wiadomo, już mówiłem o tym, że mamy duży, długi czas, zanim te torpedy dopłyną do celu, także może się tam zadziać masę różnych rzeczy, ten okręt może być w zupełnie innym miejscu po takim czasie, może odwrócić całkiem, także nie jest tak prosto tutaj sobie tymi torpedami trafiać. Tylko 8 dział, reload co prawda, jak już mówiłem, nieco krótszy, ale okręt nie jest jakimś typowym fanshipem i nie jest to też okręt, który będzie nam tutaj kierował bitwy, więc no nie jest to absolutnie żadna pozycja obowiązkowa. Gdybym ja miał ten okręt, to już mówiłem, 5 na 10 to jest max, także średniaczek, nie jest tak tragicznie, ale nie jest też ani wybitnie, ani nie jest dobrze, jest po prostu średnio. I no nie będziecie mieli frajdy z grania tym okrętem, także ja bym proponował kupić sobie na przykład Foresta Shermana za węgiel, to jest bardzo fajny okręt, dosyć unikalny w stylu gry, bo ze względu właśnie na te sapy, które ma na swoim pokładzie, to jest okręt naprawdę, który robi robotę, także polecam gorąco. A i wami można sobie odpuścić, bo jeżeli, tak jak już mówiłem, macie w swoim porcie Musashi, to on będzie robił to samo, zdecydowanie lepiej i zdecydowanie więcej ostrzału od przeciwnika wytrzyma. Tutaj musimy się liczyć z tym, że, o proszę bardzo, 10-15 tysięcy przyleciało od Ajoły, także no nie jest to okręt taki szczególnie wytrzymały. Miałem bitwę, jak już wam opowiadałem na początku, gdzie wytankowałem 4 miliony, coś w tych granicach, ale to strzelały do mnie dwa minotaury, także ich pociski się tam w miarę od tych wież moich odbijały, trochę nie trafiały też te minotaury i jakoś to tam szło. Tutaj niestety, wiadomo, Sigma Sigmą, ale czasami zdarzają się salwy, gdzie możemy w stojący okręt nie trafić, bo wiadomo, RNG, nie? Także lepiej sobie ten węgiel zaoszczędzić, wydać sobie na jakiś inny, ciekawszy okręt. Tutaj daję mu 5 na 10 i może już dokończymy sobie tą bitwę, bo ona tu już długo nie potrwa. Ja pozwolę sobie nieco przyspieszyć jej przebieg, bo tu się już wiele więcej nie zmieni. No zobaczcie, burta na 7 km, wchodzą 4 pociski, z czego tylko 2 penetrują, nie ma stadeli. I niestety tutaj hapsa zacznie powoli brakować. Tu jest sporo tych okrętów, ale o, tutaj się ładnie trafiło akurat. I widzicie, raczej torpedy do wypuszczania przy ucieczce. Wtedy mamy większą szansę na trafienie, bo przeciwnik płynie w naszą stronę, a torpedy płyną w jego kierunku, więc także prędkość wypadkowa się troszeczkę zwiększa. Ale ogólnie powiem wam szczerze, nie kupujcie, nie będziecie rozczarowani tak jak ja, bo ja tym okrętem raczej już więcej grał nie będę. Jak mam wyciągnąć pancernik na 9, to wolę wyciągnąć sobie nawet Der Grosse niż to. Tak się prezentuje kapitan, czyli full survival, żadnych udziwnień, tutaj nie ma sensu robić czegokolwiek innego. Sekundarka nie jest tutaj jakoś tam szczególnie intensywnie strzelająca, żeby ryzykować szybki zgon ze względu na kiepski pancerz. I tak wygląda kapitan. A tak wyglądają ulepszenia i zamontowane sygnały, w takiej konfiguracji też wam proponuję pływać. Jeżeli oczywiście sobie ten okręt kupicie, czego oczywiście nie polecam, także przypomnijmy,
5 na 10. Żadna rewelacja. Można sobie ten okręt spokojnie darować. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.